Witamy Was w kolejnym odcinku Literackich Przysmaków. Dziś Literackie Przysmaki pod hasłem Amora i nie tylko. Kupidyn z Rataj, czyli gwarą poznańską o miłości, to nasza dzisiejsza propozycja. Jednocześnie zaproszenie na spotkanie z panem Waldemarem Wierzbą. Tomik Kupidyn z Rataj zawiera przekłady znanych tekstów literackich Mickiewicza, Morsztyna czy Tuwima, ale także jest odniesieniem do ważnych tekstów kultury, na przykład obrazów Rubensa. W tomiku tym znajdziemy też teksty literackie pisane gwarą o tematyce miłosnej i bliskie mieszkańcom dzielnic Poznania, więc Wildy, Jeżyc czy Rataj. A spotkanie z panem Waldemarem Wierzbą odbędzie się 14 lutego o godzinie 18, oczywiście w naszej bibliotece i bardzo serdecznie już dziś Was na to spotkanie zapraszamy. Oprócz tego, że będzie można posłuchać wierszy w prawdziwej gwarze poznańskiej, chcemy Was zaprosić oczywiście do odwiedzania naszej biblioteki, w której znajdziecie wiele książek osadzonych typowo w Wielkopolsce, typowo w Poznaniu, które są też silnie zakorzenione, jeśli chodzi o język. Jest kilku autorów, którzy zasługują na szczególną uwagę, zwłaszcza jeśli ktoś jest bardzo zainteresowany gwarą poznańską i chciałby czytać teksty, w których ta gwara jest przemycana. Są to powieści Piotra Bojarskiego, powieści Małgorzaty Musierowicz, a także powieści Ryszarda Ćwieleja, których akcja dzieje się nie tylko w Poznaniu, w całej Wielkopolsce, ale bohaterowie posługują się gwarą i jest to ich język codzienny. Zapraszamy zatem do odwiedzin, zapraszamy do czytania książek związanych tutaj właśnie z Wielkopolską i tutaj z Poznaniem. A dzisiaj zapraszamy Was na typowo poznańskie, typowo wielkopolskie właściwie danie, które przygotowywane jest w Wielkopolsce w każdy piątek i są, będą to pyry z gzikiem albo z gziką, w zależności od tego, do jakiego miejsca przybędziecie. W Wielkopolsce dostaniecie albo pyry z gzikiem, albo pyry z gziką. Do przygotowania tejże potrawy będziemy potrzebować pyry, gzikę, czyli biały ser, odrobina cebulki, szczypiorku, koperku, śmietany oraz przyprawy, sól i pieprz. My zabieramy się do pracy i zapraszamy. Zapraszamy. Gotujemy pyrki w mundurkach i zabieramy się za rychtowanie naszej gziki. Ja umyję może koperek i szczypiorek, czyli naszą zieleninę. Tak, a ja rozduszę nasz serek, tak żeby za chwilę zamienił się w gzikę. Zieleninę pokroimy drobno. A do naszego serka będziemy dodawać śmietankę. Cały czas kontrolujemy gęstość naszej gziki. Zieleninę mamy już pociętą. Teraz jeszcze pokroimy w drobną kostkę cebulkę. Teraz ja knypkiem wejdźmy to Basi do miski, a Basia to umerdoli. Kiedy mamy gzikę praktycznie gotową, pozostaje tylko ją doprawić solą i pieprzem. Tomik poezji zdążyłyśmy przeczytać, gdy gotowały się pyry. Potrawa przygotowana, także zachęcamy Was do skorzystania z przepisu oraz do wzięcia udziału w spotkaniu z panem Waldemarem Wierzbą. Spotkanie Kupidyn z Rataj już 14 lutego. Nie może Was zabraknąć w ten walentynkowy wieczór. A na dowolny obiad polecamy Wam właśnie pyry z gzikiem. Zapraszamy. Zapraszamy. Dzisiaj wyjdą z nas po prostu prawdziwe Wielkopolanki, rodowite. Pyry z gzikiem, bądź z gziką. Albo z gziką. U mnie z gziką. A u mnie białe szaleństwo. Jak mawiała moja babcia. Dam wyboru.
na przykład przyciski, nie się dusi. No dusi się, no. A nie wciska. Wciska się kit. Dobre, dobre. Albo ktoś będzie miał jarkie. Co? Tyle. Jakie? Jarkie. Jarkie? Takie na pół gotowane, jarkie. Tak? No. To nie znam. Nie? Nie. Prawidłowa konsystencja to nie za rzadkie, nie za gęste. I no, żeby było w sam raz. Zawdziej no te skrzydła anielskie. Zawdzieje. Kupidyńskie. Kupidyńskie. Mamy akcesoria w postaci skrzydełek. W związku z tym spotkaniem, które nas czeka z panem Waldemarem Wierzbą. Spotkanie będzie się odbywać pod hasłem Kupidyn z Rataj. My jesteśmy Kupidynami. Tak, komórkami. Naprawdę wielu mieszkańców Wielkopolski jest nieświadomych tego, że posługuje się na co dzień gwarą. Słowa są tak... Słowa tak weszły do życia, do języka potocznego, języka. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, tak, ile razy dziennie... My tutaj tak w Wielkopolsce nie wiemy. Nie wiemy, że... No po prostu nie wiemy. Ile rzeczy my nie wiemy. Bajzel mamy. Bajzel nam się tutaj wkradł. Mamy mały bajzel, a jak wiecie, w Wielkopolsce, Wielkopolska znana jest z tego, że lubi porządek. Więc porządek zrobimy. Porządek musi być. Pyrki się gotują. Tak, pyrki. W mundurkach. Gotujemy pyrki w mundurkach, bo to jest bardzo ważne, żeby ugotować pyrki. Jeżeli nie ugotujemy pyrek, nie będziemy mieli co jeść. Pytanie, czy ziemniaki smażone je się w całej Polsce, czy tylko u nas? Już to nie wiem, właśnie się też zastanawiam, nie? Czy jedzą. Czy wy ludzie znacie ziemniaki smażone? Ładnie widać tą miseczkę? Tak, widać całą opyplany stół też. Opyplany. I ostatni. Będzie, chodź tu. Już idę. Ono tu. Hono, poczekaj teraz. Hono i no. Ciekawe, kto wymyślił, nie? Właśnie. Kto wymyślił bzika? Ja jeszcze śmietany gichła. I soli. Cicho, bo ziemniaki wchodzą z garka. Jeszcze ostatnie. Musimy szybko kończyć, bo normalnie zasypujemy. Że prawie już jest, ale jeszcze trzeba dać soli. jeszcze trochę, ale musimy sobie kończyć, bo nas tutaj kuchara zabije. No. Magda, przestań! Ale ja nie mam soli w rękach, tylko ty. Ale masz pieprz! Ponieważ widzę, że Basia już ma ukyklany ser, no, tak. To ja teraz jej dorzucę. Tak, co? 200 ml. Basia, myślę, że tej cebulki starczy, bo ta tak. Się tutaj cała rozwaliła. Tak. Nie przesadzajmy. No, nie szalejmy. Ale niestety nie udało się mechanizmu uruchomić, żeby się ruszały. Aha, a teraz jak to się je? No ja obieram sobie to, a ty? No ja też obieram, nie jem ze skórą. Obieramy mundurek, zdejmujemy. Kurka, ale gorąco. To jest, tak to właśnie wygląda, ręce parzą. Można sobie jeszcze jakimś knypkiem... Dopomóc. I teraz. Na, proszę, pyreczkę. Która jest gorąca. Nakładamy soli. Jeśli się uda. Nakładamy naszej bziczki. I smacznego. Smacznego. Jak umamy